Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w Dice Dungeons. No więc tak. Ostatnio udało się odblokować rozdziały, inaczej mówiąc, jakieś tam różne dziwne rzeczy. Oraz poznać wiedźmę, której przygoda niestety nadal nie jest skończona. Jednak zanim zajmiemy się tym wszystkim nowościami, pora powrócić do robota. Jak widzimy, dostęp do trzech rozdziałów jednak. Ja w dalszym ciągu chcę przejść podstawowy, zanim będę robił cokolwiek dalej. Dzisiaj w Dice Dungeons gromadzimy się tutaj, by podziwiać oblicze porażki. Dobra. Robocik. Co on tu w ogóle miał na start? Dmuchawki i metacz plazmy, dobra. A polecimy kalkulować naszą drogę do zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że z jak najmniejszą ilością błędów. Dobra, jedynka, to jeszcze zostawimy czwórka. Cóż, tutaj teraz już to może się zepsuć, więc nie za dobrze. Więc wiecie co? Żeby nie ryzykować, rzucę wszystko w dmuchawkę. Sprawdzę tylko dwa obrażenia, ale wolę to niż właśnie błąd. Też bym mógł zadać trochę więcej teraz, ale trudno się mówi. Dobra, trzymałem w takim wypadku wrażeń, tu i piątka, to nawet nie będę czekał. Wrzucamy tutaj i czwórka, idealnie. Uleczyć się albo wygrać się. Regeneracja. Wiem, że może to być trochę głupie, ale uważam, że tak, regeneracja byłaby chyba najlepszym opcją. I tak, w sumie wyszło to głupio. Nie ukrywam, teraz trochę nie myślę. Pewnych powodów, o których mogłabym nie opowiadać, ale dobra. Po prostu skupił się na rozgrywce, gorący łeb. I gra się zminimalizowała z danych przyczyn. Jak będzie wrzał autorzut. I dobra, mamy w takim wypadku 5 obrażeń. Po walce mamy regenerację pełna, więc nie ma co się tym przejmować. Gram w ten sposób czwórka, oczywiście czwórka. Wiecie, lepsze to niż szóstka, ale i tak czwórka musiała być. O, i mamy zwycięstwo, tym razem nie zrobiłem głupiego ruchu. Drugi poziom, 4 życia, ileś tam CPU dodatkowego i to tyle. Dobrze, tu mamy pianka, skrzynkę, kamarniczka czarodzieja. Oczywiście kamarniczka, bo już rodzi na końcu pianek. I tak. Obliczam naszą drogę do zwycięstwa, dwójka. I błąd nie może wystąpić, dlatego tak spokojnie, może niestety wystąpić, ale trudno. I to proszę, nie ma błędu jeszcze, idealnie na styk. Więc tak, moim zdaniem bardzo dobry początek tej bitwy. Tak, myślę kostkę, niestety. Nawet nie zdążyłem zauważyć, ile tam było, no ale cóż. Co by wypadało, to trzeba wrzucać tam. Okej, czyli jakieś niskie straszne pewności musiały iść. Były 3 jedynki, 2 czwórki. Na pewno. I chyba musiała tam być dwójka. Mi się wydaje. Znowu oślepiony. Autorzut jednak. I tak. Mamy limit 11. To daje nam 7. A, więc tutaj musi być kolejna czwórka. I uwaga, uwaga. Dobrze pomyślałem. Tak więc tak, tak. Jednego punktu zabraknie. No niestety. Nie jest to wielki problem, jak wiecie zapewne. Bo ja jestem pewien naszych umiejętności i wiem, że wygramy. Ale i tak, smutne to. I okej. Pokonany. Jemy jabłko. Otwieramy kaszynkę. Ani na ramię, dobra, fajna rzecz. To jest groźniejszy, pianek czy czarodziej? Wydaje mi się, że pianek jest groźniejszy. Czarodziej zawsze coś może zrobić, owszem, ale... Właśnie czarodziej zawsze ma to tak jakby stały te swoje efekty.
Natomiast właśnie pianek może dużo więcej osiągnąć swoimi metkami. Mogłbym poczekać, ale dobra. Nie będę się tak aż przejmował tym wszystkim. W ten sposób dużo może poszło, bo aż 8. Tak, dostajemy trójkę, czyli truciznę. Nieprzyjemny efekt, ale no jak już mówiłem, istnieje gorszy. Tym razem nawet nie będę czekał. Autorzut. Tutaj. Tutaj. To tutaj, to tutaj. Piątka i w następnej rundzie prawdopodobnie już wygramy. A czarodziej dostaje znowu truciznę. Super, po prostu. Dziękuję bardzo. Zwycięstwo jest nasze. Jak mówiłem, czarodziej niebezpieczny, ale nie aż taki groźny jak niektóry. Tak, ultima, długi miecz. Tym razem biorę długi miecz. Ostatnio ultima nas chyba zawiodła. I co my tu mamy? Tarcza, nie? Oszustwo. Raczej nie. Pole siłowe, fajne, ale zbyt zależy od naszych rzutów, więc nie. Idziemy po prostu głębiej dalej. Zobaczymy, jak to wygląda. Teraz czwórka. Potencjalnie tutaj. Jedynka. Tam. Piątka. Co się teraz bardziej opłaci? Bardziej się opłaci w sumie. W sumie nic się nie opłaci. Taka prawda. Pewnie tak po prostu, nie przejmując się niczym, ramię trudno przypadnie. Chyba, że idealnie jedynkę rzucimy. Też nie, co nadal przypadnie niestety. Ale zawsze przynajmniej tyle. Więc 13 obrażeń, więc no. Nasze umiejętności są coraz wyższe. Nawet nie czekam, auto rzutujemy. Nie, mogło być lepiej. Okej, okay, szóstka w miecz. To w ramię. Tak, tutaj już nic nie trzeba, po prostu tak. I zwycięstwo jest znowu nasze. NCA. Okej. Okay. Jabłko. I lecimy na kolejne piętro. Tym razem mam do czynienia z kichaczem, łobuzem, czarodziejką. Wszyscy starzy znają, więc kichacz pierwszy. Jako, że wiecie, broni skrzynki. A ja lubię skrzynki. Dobra, szóstka na start. Zostawiamy na to. I kolejna szóstka błąd. No ale dobra, przynajmniej właśnie, nawet jak mamy błędy, to zawsze jakieś obrażenia możemy zadać. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Chociaż z drugiej strony nie jest aż tak, że nie było paru szóstek. Okej, okay, jedynka. Potencjalnie tam, piątka tutaj od razu. I kolejna piątka. Dobra. Już prawie wygraliśmy. Wiem, no nie no. Czemu gro? Czemu mi to robisz? Smutno to, ale nawet autorzutu nie będę marnował. Po prostu wieczorem wykończymy robotę i dziękuję bardzo. Teraz tak, skrzynia, która ma miotacz promieni. Minimum 3, zadaj 3, przynajmniej 3 życia. Może być. Akurat się zmieściłby, mamy mnóstwo małych. Teraz tak, łobuz daje tylko jabłko, tutaj daje więcej rzeczy, więc idziemy tutaj oczywiście. Ale zanim kowadło, to łobuza też trzeba będzie pokonać. Tak, jedynka, mech. Jedynka, mech. Jedynka, mech. Trójka, mech. Dwójka. To był dobry ruch. Prawda, powinien mi tak autorzuta lecieć, ale... Porażenie. Albo mnie się udaje, albo na w każdej rozgrywce ma inne te dwa przedmioty, tylko zawsze uszkodzenie i kociołek są takie same. Fajnie z tym rzecz plazmy. Nie jest najgorzej. Robić tylko z naszym życiem. Więc nawet nie będę czekał. Autoshoot. Teraz tak.
5. Tutaj mam 5, to jest 10. 11. To najwyżej 11 niestety. To wyłączy do 16 i ja się do bezpieczeństwa uleczę. W ten sposób może, ale to podkreślam, może nie zginiemy. Dobra, leczenie nie było aż tak potrzebne, ale i tak mogło nas wartować. Czwóreczka ładna. Zostawiamy czwóreczka kolejna. Na wszelki wielki idzie tutaj i... Gdybym wrzucił w metacz promieni, to byśmy wygrali, albo gdybym wtedy strzelił, bo teraz... No niestety. No niestety. Robot znowu został rozwalony. Ale ja się tak łatwo nie poddam. Lecimy jeszcze raz, ja to muszę przejść. Dobra, gadaj co tam chcesz. Ale dobra. Nie przejmujmy się tym, po prostu idźmy, walczmy i w ogóle. Ja mam dosyć tych porażek. Dobra, wilczek wysoka odporność na truciznę, super, szybciej, szybciej. Kurka od razu tutaj, szóstka, do widzenia. Tak. I tak, hał, hał, hał. Teraz tu mnie już dostaniemy 8 wrażeń, super. Może się zepsuć, więc... Tak. Bardziej tak. I oczywiście, że się zepsuło, bo jakby inaczej. Więc, o proszę, nie dostaliśmy żadnych obrażeń. Szóstka. Lepszego wyniku po prostu dostać nie można było. Ja robię. Naprawdę, musi przeżyć, żeby nam zadać te 8 wrażeń. Po prostu musi. Aj. Smutne to. No ale skoro gra tak chce, to niech i tak będzie. Super, no szkoda, że nie da się tego jakoś przyspieszyć. Ta animacja, jakby wam trochę mnie już irytują. Szturhanin znowu super, po prostu nic przydatnego. Oblicz, czwóreczka, okej, okay. Jak mam czwórkę, to od razu rzucamy tutaj. Oblicz, jedynkę od razu tam, super. Szóstka psuje, dalej. Zapomniałem o autorzucie. Szóstka tutaj, niestety. Autorzuć z 30 warty jest, dobra. Super, tak. Dziękuję bardzo, nie mamy autorzutu, ale przynajmniej wygraliśmy. Tak, więcej życia, hura. I teraz dobra, stereo głowy. Zobaczmy jak to będzie. Jedynka, nieprzyjemne, ale tu. Kolejny raz nieprzyjemny i tam. Piątka, super, tutaj. Kolejna jedynka i... Ej, przydałoby się rzeczy, które naprawdę akceptują prawie dowolne kości, biją jakieś sensowne obrażenia. Na razie to tam. Na takich warunkach, jakie teraz mamy, to ciężko zadawać jakieś sensowniejsze obrażenia. Dobra. Zrobiłem wszystko, co mogę i... Pora czekać na kolejne osłabienia. I mówię wam, teraz to w ogóle nic nie będę mógł zrobić w tej rundzie. Dobra, przynajmniej coś zrobiłem. Chociaż nie ukrywam, nadal nie jestem zadowolony z wyniku. Super, przynajmniej ten gościu też nic nie zrobił w tym razem. Kurka, trójka. To jest po prostu dosłownie maraton. Tylko dłużej wytrzyma. O, ani ja nie biję dużo, ani on nie bije dużo. Oboje możemy tylko wkurzać drugiego. Dobra, ciężko mówić o tym, żeby gracz mógł wkurzać grę raczej. I okej, okay, nie będę nawet czekał. Dobijamy od razu. Zobaczymy, co tym razem nam zaoferuje. Ma nic na razie. Chyba oferuje za każdym razem to samo.
Ja, jeśli tak, to w sumie tak trochę słabo. 3, 2. Jeszcze nie będzie, więc jeszcze jedna kalkulacja. Okej, okay, super, super. Idealnie, super. Nawet nie będę czekał. Szczęśliwy strzał, trzeba jak najszybciej po prostu pozbyć się tego dziada. No, w ostatnich chyba też z nim walczyliśmy. Dobra, tutaj. Korzysta. Nie zwróćcie uwagi, niestety, co to. I jest błąd. Nie policzyłem, jakie wartości wpadały, więc ciężko mnie ocenić, ale... Nie będę się tam przejmował, teraz jedyny mój cel to jest... grać. I na szczęście to grałem, więc jest przynajmniej tyle. Zaryzykujemy tym razem z ultimą. Sklep może być lepszy. Ha. Piłka do żonglowania nie najlepsza, ale przynajmniej mamy jakieś sposoby na to, żeby wykorzystywać kości i zadawać obrażenia, więc... Tutaj dostajemy z powrotem dwójkę, co ciekawe. I na razie już zostawię. Jedynkę. Tak. Może być już błąd, więc... Na wszelki wypadek to tak. Jedynka tu, super, udało się. I błąd. Ale tak, przynajmniej możemy teraz trochę dzięki piłce do żonglowania pewnie i sobie zarzucać tymi wszystkimi rzeczami. Okej, okay, auto jackpot. 10 obrażeń. I czy potrzebujemy szczęśliwego strzału? W sumie nie. Ale level up już mieliśmy, więc... Po prostu się wydaczy, żeby mieć mniej. Chociaż wiem, że tam było pełno... tych, jak to się nazywa. Pełno tych, no brakuje mi słów jabłek, ale i tak. Ahoj, z morza pochodzę i chciałbym na morze. Tak, w Pialsku mam duszę, a siedzieć tu muszę. Rymujący pirat, fajna, fajna. Ale dobra. Będziemy nieranni. Super, teraz już byłem, nie ma po co tu wracać. Ostatnie jabłko zostawiamy. Pianek, kaktus, czarodziejka, czyli w sumie to samo, co mnie ostatnio pokonało. Jest tu znowu. Ja. Dobra, zobaczymy jak taki. Obliczamy, trójka. To oczywiście zadajemy obrażenia z powrotem. Trójka to idzie do dmuchawki. Jedynka do dmuchawki. Piątka. Tacza. Jedynka do dmuchawki i czwórka, czyli nie użyjemy niczego więcej, ale nie jest źle, no ekstrem, po prostu skrajny ekstrem dostał. Okej, okay, szóstka podpalona, nie będę jej ruszał na razie, jedynka tutaj taka, kolejna jedynka i dwójka. Mam spore ryzyko, na pewno zrobię tak, jeszcze pamiętam. Tutaj tak, tak. Nie będę ryzykował. I dobrze zrobiłem, nie ryzykując. I proszę, zwycięstwo już prawie w kieszeni. Może tylko, że znowu była parzysta, nieparzysta. Okej. Okay. Auto już zostawiamy, tutaj się udało, tak. Super, 3 życia więcej. I co tym razem skrzynia? Sztyk. Zadaję obrażenia, weźmę kostkę, wartość plus 1. Może być. Dobra. Zobaczymy teraz, jak działają ulepszenia poszczególnych rzeczy. Ultima to jest plus 2 po prostu. Tutaj max 4. Aby rzeczy nie za dobre. Chęci na ramię dowolną kostką, super. Miotacz plazmy, dowolna kostka. Nie jest aż tak potrzebny. Dmuchawka zadaje 4 obrażenia. Sztyk, obrażenia... Jeden popchnij kostkę. Nie jestem w... Nie rozumiem, o co chodzi z tym popchnij kostką, ale dwa użycia zawsze coś. Jednak zamiast tych wszystkich rzeczy bym ulepszył albo dmuchawkę, albo chęć ramię. Ale preferuję dmuchawkę. Mniejsza strata na kostkach, a tak bardzo często korzystamy z usług dmuchawki, więc tak. I na dzień dobry, robak zemsty od razu lecimy z czymś takim. Dobra. Pracę na kostkach w sumie tylko jeden, ale różnicy to, jak mówiłem, nie robi.
tak wielkiej i tutaj to. Może z tym parzystą? Oczywiście, że nie. Chociaż mogę sobie zrobić parzystą. Dobra. I szczęśliwy strzał. Dobra. O, i tym razem fala dźwiękowa. To już potwierdza moją teorię całkowicie, że co rundę zmienia w posażeniach. Okej. Kurka. Jeszcze możemy spokojnie poczekać. 4 plus. Dobra, zagrać sobie w ten sposób. O, idealnie. Idealnie. Muszę pamiętać o tej piłeczce. Jak to będę miał przy sobie, no to nic za mnie grozi. O ile będę o niej pamiętał. Teraz tak, tutaj mam zwarcie. Fajna rzecz, jeśli o to chodzi, ale wolniej ryzykować. Łopatka. Nie, oszustwo nie. Oczywiście oszustwo, nie ukrywam, jest przyjemną rzeczą, ale mój zestaw wydaje się być trochę sensowniejszy. Teraz tak, oblicz, trójka. Nie czekam, tylko wrzucam tutaj, szóstka, dobra. Na wszelki wielki tu, piątka. Tutaj. No i błąd. Niestety. Teraz tak, cierń, cierń. I zadaję 4 obrażenia, plus 2 za ciernie, 6. No niestety. Autorzut, oczywiście. Piątka tutaj. Piątka tutaj. To przerzucamy. Zostając to samo. I to tutaj. I tak, wiem, że się mocno ku... Jezu, nie, ja mogłem tu wygrać w jednej rundzie, ale nie kliknąłem tam na atak. Jaki jebłop ze mnie. Za bardzo się pośpieszyłem. Za bardzo się pośpieszyłem, za co mam karę, 3 obrażenia. Dlaczego? Nie radzę sobie trochę lepiej. Co robię nie tak? Nie mam odpowiedniego przeszkolenia. Jestem rośliną. No oczywiście, tak, kaktus. Ale mniejsza. Ja bierzemy jabłko. Lecimy dalej i... Błazn. Nie podoba mi się to, że błazna, co ja akurat mam spotkać. Okej, okay, ogniomistrz jest podatny na lód. Nie będę jednak czekał na nic. Robimy limit breaka. 12 tutaj. 5 tutaj, to przerzucamy, idąc na parzystą. Oczywiście, że nie, dostaniemy 3... Jezu, jak ze mnie idioty, teraz zapomniałem o tym, bym tutaj zadać więcej. Okej, okay, 3 lomy, tak, będzie dobrze. Gorzej, dostaniemy 12, co prawda nauduje nam tu od razu moc, ale... Ale gorzej, tak. Jedynka, jedynka, okej, okay, nie ruszamy tych jedynek, kolejna jedynka nie interesuje nas, dobra, szóstka. To przerzucimy. Dwójka, czyli dwójka i dobra, dzięki temu mamy już wygraną. Niewielką stratą HP, w wysokości 12 punktów wygraliśmy po prostu, bezproblemowo. Okej, okay, kult francuski, połącz kostki, może kiedyś, póki co nie. Idziemy przeciwko krystalinie walczyć, czyli kryształowemu przeciwnikowi, który tworzy sobie własne bronie. Zaryzykuję bez tego. Dobra, super. Kolejna piątka. Tutaj. I error 404. Wyposażenie nie znaleziono. Dobra. Zaraz krystalin odtwórz, proszę, piękne ekwipunki. Oczywiście rzuć klątwę, jakby inaczej. Nie mogła nic innego wylosować. Teraz tak. 2, 6. Zaryzykujemy z tym. Oczywiście, że nie zadziałało, więc to tak. Dwójka. A dwójkę można tutaj i tutaj, ewentualnie tak po prostu. I klikłem oblicz oczywiście. A kliknięcie oblicz to jest równoznaczne z kliknięciem. Dopuść do tego, żeby po prostu ci wyposażenie padło. Tylko mamy sytuację, w której możemy mieć już error, ale okej. Okay. Jedyneczka, piąteczka, autorzut. Już miałem nie używać, ale wolę ryzykować. Teraz zacznę od tego. Piłka do żonglowania weszła. To nie weszło, dobra. Tak. 4, 4, 5, więc to się bardziej opłaca, to tak, to tak. I szczęśliwy rzut, niech będzie, czy musimy jakiś rzut, strzał. Strzał. Klątwa. Zamrożenie za 5, podpalenie za 4. Super, pełen pakiet po prostu efektów. Tam.
jeszcze nie może wypaść. Teraz w sumie nadal nie może. Teraz już może. Lądwa, dobra, udało się ją oszukać częściowo. Uwaga, i jest błąd. Straciliśmy na tym błędzie, tym razem tylko jedno obrażenie, więc nie jest aż tak źle. Boże, i tylko, że tak. Teraz muszę to wykminić, jak wygrać. Bo następna runda jest moją ostatnią. Dobra, szczęśliwy strzał. Gorzej, że nie wiem, czy ja będę levelował. O kurczę, dobra. Ramię by ją dobiło. Mamy wystarczająco dużo efektów, które ją mogą dobić, okej. Leczenie wezmę na wszelki wielki. Lądwa poszła, udało się, to super. Nie levelujemy. Nie, nie, to są jakieś żarty. Ja po prostu chcę naszej śmierci. Ej, to nasz kosteczkowy koleżka. Przykro mi, stary, teraz już do serio czas umierać. No, męczy życie to na pewno. Trzy obrażenia i uniknę następnego ataku. No. Co by się musiało stać, żebym to przeżył? To mi nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. A to co, żegnaj świecie. I tak, nie mam już nic do dodania, po prostu. Widzicie, tego robota nie ma szans wygrać. Tak jakby cała gra była przeciwko mnie w tym momencie. Więc już to było na tyle, dziękuję bardzo. No i do zobaczenia za jakiś czas ponownie, tym razem z Wiedźmą. O ile zbiorę siły, bo nie ukrywam, takie odcinki jak ten, poprzedni trochę mnie demotywują. Bo wiecie, to nie jest zwykła porażka. Tylko to jest takie, że po prostu gra chamsko zawsze zagra tak, żebym nie poradził sobie. No a teraz to już tyle, więc trzymajcie się i hej hej.